kamera, akcja, Lexi! Cześć, jestem Lexi, a to moje własne kino. Cieszę się, że tu ze mną jesteście, bo mogę wam pokazać filmy, które kręcę razem z moimi przyjaciółmi. Dzisiaj obejrzymy kryminał. W takich filmach mamy śledztwo i sprytnego detektywa, który szuka śladów i znajduje przestępcę. Obejrzyjmy film Barbary. Tajemnica tarty orzechowej. Moje życie detektywa nie było łatwe. Tak jak i sprawa zaginionej skarpetki. Jedyne, co mi pozostało, to ten kawałek tarty. Lecz i to się zmieniło, gdy pojawiła się panna Ponczuś. Detektywie słodki, w mieście grasuje przestępca. Znalazłam to przed moim sklepem z pączkami. A niech ze mnie lukier spłynie. Tarta jest to starta. Kto mógł się do tego posunąć? Obawiam się, że nasza atrakcja, największa tarta na świecie, jest w niebezpieczeństwie. Jeśli coś się stanie naszej tarcie... Miasto się z tego nie podniesie. Proszę mi pomóc uratować tartę, detektywie. Niech się panienka nie obawia. Już ja tę sprawę rozgryzę. Dla mnie to bułka z masłem. Ha? Raczej bułka tarta. Spójrzcie na tych ludzi. Tak rozbawionych, beztroskich. Skąd mogą wiedzieć, że ich życie wkrótce straci smak? O, słodkie pekanie, tarta znikła! Na mojej zmianie stratę swoje dobre imię! Gdzie ja jestem? W fabryce pączków? Stawiam deser, że ona maczała w tym palce. Tarta! Widzę, że mnie rozgryzłeś, detektywie. A więc to ty zgotowałaś nam to wszystko. A tak! Ja nie cierpię tart i orzechów też. Kocham tylko pączki. Tak bardzo marzyłam o festynie pączków. Ale gdzie tam? Ciągle ta tarta i tarta. Możemy być przyjaciółmi, detektywie. Jeśli pomożesz mi zniszczyć tartę orzechową. Nigdy w życiu! Twardy orzech do zgryzienia, panienko. Tak, panna Ponczuś ma kwaśną minę. A ja muszę przyznać wręcz przeciwnie. Oto słodki smak sukcesu. I orzeszków. Ale mi narobili smaku na ciasto. Nie mogę się doczekać naszego kolejnego filmowego spotkania. Do zobaczenia niedługo. Kamera, akcja, Lexi.